Sobota, 18 dzień lutego. Drugi dzień postoju flagowego okrętu brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej HMS Bulwark. Punktualnie o 10 otwarto bramy wiodące do nabrzeża francuskiego przy dworcu morskim. Z bliska widać, jak potężna jest ta duma Royal Navy. Transportowiec może wysadzać desant z rufy i z bocznych wrót. Pokłady okrętu, za wyjątkiem krótkiego fragmentu, nie są dostępne dla zwiedzających. Z nabrzeża widoczne są mniejsze amfibie LCVP MK5 opuszczane na wodę z żurawików, po 2 sztuki z każdej burty. Po obu stronach trapu z nazwą okrętu znajduje się jego znak – stylizowany miecz, korona i morskie fale. Przez trap przechodzi pierwsza grupa zwiedzających. Marynarze wachtowi budzą respekt swoim uzbrojeniem, ale z uśmiechem witają każdego wchodzącego na dolny pokład. Z trapu wchodzi się wprost do ogromnego pomieszczenia dla pojazdów specjalnych ułatwiających wysadzanie desantu oraz ciężarówek, czołgów i wozów bojowych. Na podłodze rozłożone są elementy wyposażenia piechoty morskiej, aparaty do nurkowania oraz inny sprzęt o różnym przeznaczeniu. Plansze ilustrują kolejne etapy wysadzania desantu. Ten ogromny pojazd gąsienicowy wyjeżdża jako pierwszy na plażę i toruje drogę dla kolejnych pojazdów. BRV może wjechać do wody o głębokości do 2 metrów i 93 cm. Inne ciężkie pojazdy rozwijają na plaży specjalne maty, po których mogą wjechać na ląd ciężarówki. Są tu również lżejsze pojazdy o różnym przeznaczeniu. Sporo miejsca zajmują gumowe lekkie pontony do wysadzania na brzeg zwiadu i sił specjalnych. Pod burtą umieszczone są bębny ze stalowymi matami, tworzącymi pas drogi dla pojazdów wyjeżdżających na ląd. Najważniejszym elementem desantu są 4 potężne amfibie LCU MK10, które przewożą na brzeg najpierw pojazdy specjalne, a następnie inne pojazdy bojowe. Amfibie dokują na rufę, która zalewana wodą umożliwia wypłynięcie ich z wnętrza okrętu. Po bokach amfibii znajdują się pomieszczenia dla żołnierzy piechoty morskiej. Trzeba przyznać, że warunki, w jakich przebywają zielone berety, są spartańskie. Tak jak na całym okręcie, tak i na amfibiach znajdują się tratwy ratunkowe. Do zwiedzania udostępniony jest niewielki odcinek głównego pokładu. Wszędzie widoczne są tratwy ratunkowe, co nie dziwi w przypadku tak licznej załogi i desantu. Jeszcze wyżej znajduje się pokład z masztami potężnych radarów i uzbrojenia, ale tam zwiedzający wstępu nie mają. Gdy wychylam się przez cienki reling, widać, jak wysoko nad linią wody znajduje się pokład główny. Dalej już iść nie wolno, więc od dali filmuję flagsztok z banderą i pokład dla śmigłowców. To pomieszczenie służy do odpraw przed zaplanowaną akcją.
stąd rozchodzą się na swoje stanowiska bojowe poszczególni dowódcy odpowiedzialni za swój zakres obowiązków. Brytyjczycy nazywają to Zieloną Drogą, a całe pomieszczenie Zielonym Pałacem. Skromny to pałacyk, ale nie o niego tu przecież chodzi. Na korytarzach, które wydają się nie mieć końca, rozmieszczono plansze ilustrujące życie okrętu oraz miejsca tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Pomieszczenia załogi też nie mogą być salonami. W tej kajucie jest miejsce dla 5 osób. Żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi. Dlatego na okręcie jest ambulatorium ze stołem operacyjnym. Nie wiem tylko, czy jest to jedyne tego typu pomieszczenie. Można było jeszcze obejrzeć stanowisko dowodzenia z elektronicznymi mapami, komputerami i całą tą nowoczesną techniką, ale zdjęć oczywiście nie wolno było robić. Gdy jedni wchodzą, inni wychodzą, a sympatyczny marynarz chętnie pozuje do zdjęcia, zwłaszcza z najmłodszymi. Część załogi gotowa jest do wyjazdu na zwiedzanie Trójmiasta. Podczas gdy jedni będą zwiedzać, pozostali muszą pozostać na okręcie. Takie to są uroki służby. Gdy opuszczam nabrzeże francuskie, kolejka chętnych do wejścia na okręt tworzy już długi wąż. Jutro będzie chyba jeszcze dłuższe.